Oka hej się widziało Janusz Pijanka z kamiennego wigwamu w Sierazu. No tak to u mnie tu wygląda. Zobaczcie moje indiańskie różne te ozdóbki. Ale nie o to tu chodziło, proszę Państwa, nie o to mi tu chodzi, żeby Wam coś pokazywać teraz. Mój tomahawk zabezpieczone ostrze, jak jechałem do Mołdawii, do Gagauzji, na Ukrainę. Tak, proszę Państwa, nie o to chodzi. No, czyli będę teraz trochę coś jadł. To, co jadłem wczoraj. O, tutaj mój filmik. Widzicie, mój filmik cały czas tutaj idzie. No, I tak, zobaczcie. kurde, dzisiaj obejrzałem. No, zablokujemy go. Dokończę jeść to, co wczoraj jadłem na obiad. Co Wam chciałem pokazać, a nie wyszło. No co, no mam takie jedzonko i słuchajcie, jest hipokryzja jaka wielka, zobaczcie. Patyczki już robią Francuzi, czy kto to tam robił, używane z tego. Masła nie będę brał, bo masło mam to, mam ich masę, tego prezydenta. Gienia Paris, Paryża, z Paryża jesteś, oszołomko jakaś. Nie wiem, proszę Państwa. No co, no takie koreczki, o, widzicie, to się nazywa pulet tam coś. Nie wiem jak to tutaj, o kurczę, bo tutaj jest chyba jakiś sos i ja tego sosu ich nie lubię, żeby się mi tutaj nie wylało, coś takiego będę jadł. Obiad zrobię właściwy dopiero, nie wiem, albo nad rzekę pojadę, proszę, albo nad rzekę pojadę, albo do Tomka. Tak myślę. Chlebek oczywiście gratis, nie za 10, 1 euro, 2. Kupuj, płacz tym żabojadom, niech sponsorują wojny. Gdzieś nie wiem gdzie tam. To by może było fajne, dobre, bo oni te sosiki robią takie po swojemu, jakieś na oczy, kwaskowe. Ja tych sosików ich nie lubię. Ale to widać, że tak się to je. Także to jest śniadanie, nie obiad. Pierwszy mój posiłek dzisiaj. Także Gwienia, dużo wydajesz. A może Gwienek jesteś? Hejterzy. Zrobiłem dzisiaj playlistę Hejterzy Janusza Pijanki. I drugie jeszcze coś podobnego. Przed chwilą utworzyłem, nie pamiętam jak. Kłamcy oszczercy. Jak ludzie mogą taką propagandę głosić? Pamiętajcie, że prawda wychodzi zawsze na jaw i tak wyjdzie po jakimś czasie. Dużo rzeczy z mojego życia jeszcze nie wyjaśniłem. Tych z ostatnich miesięcy wyjaśni się wszystko, kto kłamie. A z tym, z kim jest Kasanowa, z kim jest, to ja jego partnerce, proszę Państwa, przywiozę tą panią z Niemiec. Sam pojadę, jak będę miał grosza. Żeby prawdę poznali. Za co mnie tak nienawidzą niektórzy ludzie? Nie jestem złym człowiekiem. To nie jeden mi to pisał. Nie bluźnię, rzadko mi się wyrwie. Grzańca piję, proszę Państwa, już wiecie ile? 2 miesiące. To mnie pijakiem nazywają. Kurczę, ludzie. Tyle, co ja wypiję w kieliszku, to mógłbym za chwilę do samochodu siadać i bym, jakbym tutaj miał czym jeździć, i bym pojechał, i bym się nie musiał bać, a ja bym się bał, bo ja nie siądę. Wypiłeś, nie jedź. Non stop. Przychodzą mi tutaj znowu wypadek, znowu pijany. Tu pod Sieradzem zawiódł chłopaka na rowerze. Drugiego potrącił. Jem, bo głodny jestem, ale smakowo to ja wam powiem. To jest po prostu. Inaczej to wezmę, wam pokażę. To jest po prostu owinięty kawałeczek polędwiczki jakieś z kurczaka i to tak wygląda. I za to oszołomy.
płacą. Nie wiem, ile to mogło kosztować. Tu ceny nie ma. A z serem to jest, z oliwkami. Coś tam jeszcze, może pieprz. Papryka. No takie coś, to lepiej sobie w kurczakach kupić. Ale gdzie te kurczaki, takie jak myśmy jedli, jak mama zrobiła kurczaka na obiad, to słuchajcie, ja nogę zawsze jadłem. Ojciec jadł nogę, ja. Ona bok i siostra. Mama to lubiła kuper. A jak się goście, to ona zawsze to najgorsze jadła. Taka moja mama była. Ale na kuprze, nie wiem czy wiecie, że kuprze ogólnie jest takie dwa kawałeczki, są jedno z najlepszego mięsa. Telefon mi prawie zesiadła bateria, ładuję go w łazience. Nie, kawkę wypiłem. Także zjadłem to. To tylko wiecie co? Aby do kogoś przyjść na aperitif, to jest chyba aperitif francuski, umieć służyć jako śniadanie. Bo to ładnie wygląda, to wygląd ma, ale smaku to nie ma wcale. Patrzcie, plastikowe, żebyście nie mówili, patrzcie. Bo patyk już by się złamał. Plastikowe tutaj dwa patyczki w tym były. Nie, to nie, to jest z czego innego. Nie, to samo. Bo tu miałem wykałaczkę prawdziwą. Czy trzy były? Tak, trzy. Wszystkie trzy. Trzy wykałaczki takie dawają z plastikowych. Dwa wykałaczki robią. No co? Francję zaczęliśmy, szalikę, Francją kończymy. No. W tym krzyżu może wam też opowiem, jak szedłem na pielgrzymkę z krzyżem do Częstochowy się radza. No co tam jeszcze? Od Mastera mam tam z tyłu. O, tam coś się chyba zamuliło. Tarcza od Hurona kupiona. No, tak, takie dekoracje. To wszystko sam robiłem tam pod te listwy. Wierciłem u góry pod bębenek indiański. Pęknął chyba. Nie wiem, czy jest słaby, że raczej do ozdoby bardziej. Subskrybujcie. Chciałbym, żeby do końca stycznia było 2000 subskrypcji, a słabo mi przybywa. Mam 1930 coś. Hoka hej. Hoka!